wypadku to się nie uda. Ja przedłużę, ile tylko będę mógł. Więcej czasu. Bądź gotowy, bądź na dole parkingu szpitala. Więcej czasu. Więcej czasu, Lloyd. Więcej czasu. Posłuchaj. Skombinowałem sobą tura. Mamy to z głowy. Jesteś przekonany? Słucham? Jesteś przekonany? Przekonany. Masz sobowtóra? Mam. Dobra. Bądź na dole szpitala. O kurwa. Tak? A, i bym zapomniał. Lepiej bądź tam innym autem niż twoim. Miej założoną maskę i przygotuj kwity, które masz na mnie. Przygotuję je. Są przygotowane. Do zobaczenia. W porządku, na razie. Oh yeah, lubię tą nutę. Dobra. Zaczynamy, moi drodzy! A, twój pojazd znajduje się na mapie, ale nie możemy pokazać ci twojego pojazdu, czyli ktoś go zajebał, tak? Telefoniczną więź, Filipie. Cierpliwości. Carbon jest i dzwoni. Witam. Witam. Oczy. Witam, Carbon. Witam, Carbon. Zapraszam cię do mojego biura. Musimy, kurwa, koniecznie porozmawiać. Wczoraj cię już nie było. Miałem spotkanie z Lloydem. Czy to coś ważnego? No, domyślam się, że to coś ważnego. Kurwa, dopiero stałem. Słyszę nawet, spałeś. No, w taksówce usnąłem, stary, leżałem na parkingu, zrobiłem sobie drzemkę na godzinę, chłopie, kurwa, usnąłem, normalnie chłopie na parkingu. Za dużo jeździsz. Ale jeszcze dzisiaj troszeczkę pojeździmy, słuchaj, mocna kawa, mogę ci przygotować, jedź do mnie do biura, musimy porozmawiać. Ale już jestem pod nim w sumie. Dobra, dobra, to zapraszam. No, strzała. Dobra, momencik. Coś pisali. No, możemy zrobić skład streama, pewnie. Halo? Jadę odebrać cappuccino z Sandy, więc będę za niedługo jak coś z nimi. Dobra, w porządku. To do zobaczenia na miejscu. Dobra, no. Otrzymałeś wypłatę, otrzymałeś telefon. Jestem koło biura. Lloyd, wszystko powinno się rozwiązać w 5 minut. Ale jak wszystko powinno się rozwiązać w 5 minut? Lloyd, kaczucha, kurwa. My się dopiero z chłopakami zbieramy. Kaczucha. To kręcimy akcję i... Kaczucha, daj pograć. My się zebraliśmy z chłopakami, a on chce już kończyć akcję i wypuszczać Flintstona? Oj, Logan dzwonił. Jak tam? Halo? Halo? No? Halo? No, mówię, że z Carbonem jedziemy do ciebie do biura, jesteś? Jestem w biurze, czekam na was. Dobra, zaraz zapraszam, będziemy. Zapraszam. Halo? No, my jesteśmy pod klatką. No to zapraszam, no. Jest otwarte. Dobra. No i co mam teraz chłopakom powiedzieć? Słuchajcie, jest akcja, że musimy znaleźć sobowtóra, ale już została znaleziona, Flintstone, kurwa, wyszedł. No kurwa, chujowo. W sensie, no, za szybko moim zdaniem. Dzień dobry, panie Montes. Cześć panowie. Wow, chyba mocny prezent była. Co tam, słychać? Cześć. Słuchajcie, jest kurwa problem, a właściwie dzisiaj jego rozwiązanie. Jakie? To znaczy? Zamieniamy się w uszy. Nie wiem dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi, ale musimy chyba działać szybko. To twój drugi miesiąc. No wie, do rzeczy. Otóż wczoraj spotkałem się wieczorem z Lloydem i powiedział, że musimy się kurwa spieszyć, dlatego że chce nam oddać George'a Flintstona w zamian za papiery, które mam dla niego. Wymiana za papiery, ci poszedł na to? Poszedł na to i tylko że sprawa się skomplikowała, bo to nie było takie proste, tylko trzeba postawić za George'a sobowtóra. Trzeba zrobić wymianę jeden za jeden. Ktoś musi wejść, żeby on mógł wyszedć.
Wyjść, kurwa. Kto wyjść. Był na tyle głupi, żeby się wpierdolić? Właśnie, kurwa, nie wiem kto, ale Lloyd mi napisał 10 minut temu SMS-a, że zadzwonił do mnie, że już znalazł ochotnika. O, proszę. No to wszystko załatwione za nas w takim razie. I że mamy być za 5 minut na dole szpitala Pillbox. Okej. Okay. No to chyba czas na nas w takim razie. Zaraz, mam tego gościa poznać? Nie. Chyba już za 5 minut miał dojść do wymiany. Ja już się pogubiłem. To my jedziemy do więzienia, żeby zobaczyć się z George'em, w którym podmienimy gościa za George'a i co, wyciągniemy go przez kratę? Właśnie nie wiem, jak to ma wyglądać. Lloyd to zaplanował. Wczoraj mieliśmy się spotkać i dostarczyć mu gościa sobowtóra. Zmiana planów chyba nastąpiła, bo zadzwonił do mnie dosłownie 10 minut temu i powiedział, że ma już takiego sobowtóra. Ale to chwilę, czekaj, on sam sobie ogarnął sobowtóra, podmieniając tego więźnia, czyli George'a, tak. Żeby odzyskać papiery. Tak. Kurwa, to komuś zrobił wszystko dla nas, elegancko, to mi się podoba, w dehe George'or klimacik. Mało tego, no powiedział, że za 5 minut ma ten George wyjść, więc możliwe, że kurwa już wyszedł, a ja mu nadal nie przekazałem papierów. Takiego za debil. Dobra, jedziemy. A masz te papiery? A mam. Robisz kopię tych papierów? Mam te papiery. Mam oryginały ze sobą. Mam oryginały ze sobą. Ale czy robisz kopię tych papierów? No chyba nie, myślę, to że wiem, raczej zrobił. Uczciwie. Uczciwie z nim? No co ty? Próbowaliście. Nie no, uczciwie z tym gościem to ja mu nie pogrywam, zresztą to jest wasza sprawa. Jebany Lloyd Banks. Czyli chodzi o to, że teraz będziemy słuchać się Lloyda, który chciał nas wpierdolić na mukę, tak? Słuchajcie jego planu. Tłumaczyłem ci to jakiś czas temu. Tłumaczę to. A ty co, nie lepszy? Robisz pompki, kurwa, dla policji, żeby mieć mniejszy wyrok, więc się nie wymądrzaj lepiej, he? Pompki myślę, robił? Wiesz, to no dawne dzieje były, dawne dzieje. Słuchajcie, ale wiecznie będzie mi to wypominał. Powinniśmy chyba mieć maski założone, tak? Dostałem w dyspozycji, żeby nie było przypału. Zakładam swój kask. Maski? Ja tam nie kryję się z twarzą. Jestem mistrzem Li Kuan Ching Chong, kurwa, twój stary. Nie ma takiej opcji, że mnie tam zwiną. Potem odbieramy siwego ze szpitala, tak? No to prawda. Dochodź do wymiany. Czyli tak naprawdę nic nie robimy nielegalnego. Na dole szpitala Pillbox, tutaj. Postojmy chwilę, poczekajmy. Postojmy zatem. Ja nie wiem, dlaczego Lloydowi się tak spieszyło, panowie. Bo widać było, po jego głosie słyszałem, że strasznie zależy mu na czasie. Dziwne to jest. Najpierw chciał sobowtóra. Wiesz, mi to coś mi to śmierdzi, że gościowi zależało, żeby wypuścić George'a, którego tak ścigał. Dziwne to wszystko. Tak, bo mam na te kwity, no. Pokazywałem ci zdjęcie, Logan. Jak, no zależy mu, żeby żeby mieć te kwity. Zależy mu na tych kwitach, nie zależy mu na George'u. Tak naprawdę siwy będzie czysty, tak? Nie, siwy będzie musiał chyba stworzyć swoje nowe alter ego w takim razie, tak? Oprócz tego skoro pakiet... On fałszywy będzie w więzieniu, czyli opinia publiczna będzie dalej myśleć, że to jest on, siwy, George Freestone w więzieniu. Czy nie może na mieście się bujać, kurwa, z tym, kim jest? Nie. W skład wchodziła jeszcze papierologia, czyli dowód osobisty nowy dla George'a. No to mówię, że zmienia tożsamość. Zmienia nie tożsamość. Nie może być George'em Flintstone'em, kurwa, skoro George Freestone siedzi w pierdlu. Chyba Johnem Smithem będzie. Chętnie poznam tego wybrańca, który zgodził się, żeby pójść do kicia, kurwa. Ale jak połączą kropki policjanci, że to nie ten George siedzi w pierdlu, który ma siedzieć, no stary, to wtedy pójdzie to wszystko na Lloyda. A co się nasz i sprawa? Na siwego! Nie wiem, jak to jest, ale niech będzie, no. Wy to ogarniecie. Może pójdę się rozejrzeć, zobaczyć w tym szpitalu. On tutaj jest? Tu jest siwy? Myślę, że jest w karcerze, albo w jakiejś izolatce. Tu jest Lloyd z tym gościem. Logan, nie ogarniasz. Okay. Nie, właśnie on siwego miał zabrać do szpitala na jakieś badania albo do dentysty. A i co, teraz ty nie ogarniasz? On miał być tutaj z tym gościem, który miał być na podmiankę, tak? Lloyd chyba sam nie wie. Wysłał mi GPS-a. Kurwa, to szykuje się, kurwa, poważna akcja.
Siwy wszystko spierdolił. Zgarnij go tak szybko, jak tylko możesz. Tak, dostał, napisał? Tak napisał mi, tak. Jedźmy, jedźmy. Ja pierdolę. Ale jak zgarnij, skąd go mamy zgarnąć? Tutaj, mogę kupić sobie szprycera i medytować. Tutaj w prawo. Tu w prawo? Tak. Dziwi mnie to zachowanie Lloyda, że tak chciał to wszystko szybko bardzo zrobić. Ledwo co zdążyliśmy się zebrać, a on już załatwił sobowtóra i jest gotowy na wymianę. Tutaj gdzie, w prawo? W prawo, w prawo. Plan był taki początkowo, że to my mieliśmy go szukać, ale... Ale że Lloyd go znalazł dla nas? Tutaj? Chyba gdzieś tutaj na ulicy, no. Albo pod mostem. Na ulicy kogo? GPS. No to jest Lloyd na GPS. Tak. Dobra, nic, zaczyna z tego nie rozumieć. Miała być wymiana, miała być podstawienie, a teraz jedziemy. Niby tam, gdzie jest George. Może to jakaś wypucha. Tutaj biegnie jakiś gość. To może on nie. Tutaj, tutaj, o. Długo tu wstać nie będziemy mogli. Kolejna wiadomość od Lloyda. Spadł na dół. O kurwa. Czyli musimy jechać tam na sam dół. Halo. Dobra. Ty, bo ja zauważam, że George jest w więzieniu, a kurwa sygnał mam do niego. George jest w więzieniu, masz sygnał do niego? Może kurwa telefon mu się włączył, kurwa. Co? A może dostał telefon do więzienia? Ale on ma... Przepraszam pana, wie pan może... Widział pan może... Nie masz. Ej, to on ma być w jakimś samochodzie? On jest z tym Lloydem? Nie mam zielonego pojęcia. Plan był początkowo taki. Miał jechać z George'em do Flintstone'em do dentysty. Mieliśmy się spotkać tam, gdzieś... po lewej, leży, po lewej, ty patrz. Ty, ktoś, faktycznie. Patrz tam. Tak, zatrzymały samochody, kurwa, wszystkie. To jest on. To jest chyba on. Dobra, jadę. A, czyli poszukiwany gość leży teraz na środku... No nieźle, kurwa, powiem wam, że nieźle. Coś to, kurwa, się kupy nie trzyma. Ja pierdolę, czy jest zjebany nieudacznik. To jest zjebany idiota. No to jest siwy. O, ja pierdolę, pomóżcie mu. Pomóżcie mu, kurwa, wysiądźcie. Ale jak pomóżcie? Nie da mu się w tym pomóc. Błagam, zytujcie się nade mną. Jedźmy dalej, kurwa. Zarazimy się czymś. Mówię ci, wydaje mi się, że zarazimy się czymś. Błagam. Jak może Lloyd ścigać kogoś takiego przy... Ja pierdolę, nie. Zjebana... Nie wiem, co powiedzieć. Panowie, byłem na... Co mnie przyjechaliście, gdzieś mnie odwiedzić? Widzę, że uciekłeś ze szpitala, siwy, co? Uciekłem, było bardzo ciężko. A gdzie jest twój sobowtór? Jestem w paraliżu. A gdzie jest sobowtór Lloyd? Ale słuchaj, skoro mamy papiery dalej Lloyda, nie musieliśmy mu go dać, chyba że wysłałeś go. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wysłałem mu nic. Czyli mamy papiery, mamy George'a, Flintstone'a. Czyli tak. Dalej możemy szantażować Lloyda. Na to wychodzi. Zajebiście, ty. Zajebiście. Dzwoń do niego. I co mam powiedzieć? No, że kurwa, już nie potrzebujemy już jego dealu, że mamy wszystko, co potrzebowaliśmy i teraz ma co przyjść nam będzie, SMG. I teraz będziemy tańczyć, będzie nam nas tańczyć. Wyjedźmy z miasta. Siemano, George, opowiesz nam wszystko zaraz. Was. Nigdy wam tego nie zapomnę. No, patrz, to była straszna... najbardziej hardkorowa reakcja, jaką miałem. Kurwa, masz. Ja pierdolę, jak się napociliśmy z chłopakami, ja jebie. No, pościgi, strzały, kurwa. Ja pierdolę, tyle nerwów, to ja naprawdę dawno się nie nażarłem tyle nerwów. O, stary. Z jakiegoś filmu, kurwa, ty jedziemy na jakąś akcję. No, faza niezła. Trzyma się gany, gdybym strzelałem, musiałem wyskoczyć. Jak ci się udało uciec? Jak ci się tam znalazł, powiedz? Jak to doszło?
To jest bardzo długa historia. Dostałem od was kartę, dostałem listy. Jakie dzięki, że zatroszczyliście się o mnie. Co ci napisała ta Witaj liście? Lloyd, witaj. Halo. Lloyd. Ja nic. Witaj. Może u siebiego Polanta? Jeszcze raz? Nie, mam czy nie mam, no to nie jest chyba istotne w tym momencie, Lloyd. Słuchaj, chcieliśmy takie małe zamówienie zrobić u ciebie. Oddaj moje dokumenty, oddaj Słuchaj, nagrania. Mój kolega jeden tutaj chce pizzę, w sumie moglibyśmy sobie zjeść. Jakbyś mógł jeszcze SMG... No i co? Na wszelki wypadek też umyj zęby, jakbyś miał laskę komuś robić, Lloyd. Trzymaj się, siemanko. Jehu! Oh yeah. Ale nie wiem, nie rozumiem tego Lloyda. Czemu on tak, kurwa, to szybko przyspieszył? Nawet nie dostał tych dokumentów, a George jest już z nami. To było szalone. Mam dowód. Co? Ja już się nazywam George. Nazywasz się George, tak? Czy jesteś teraz poszukiwany jestem dalej? Nazywasz się John. John. Tak, John. Widziałem wczoraj te papiery. Pojedźmy do Paleto. Bezpieczniej. Ale no i opowiadaj, byłeś w szpitalu, robili ci kurwa protezę. Nic mi nie robili. Kazali mi wejść do łazienki, a tam czekał na mnie drugi dziad w samowtu. I właśnie cicho przestali siedzieć. To będzie teraz cenny, nie ja. A ja nazywam się John Scott. Mam nawet dowód, dostałem dokumenty. Wszystko załatwił mi Lloyd. Mówił, że to była twoja sprawka, Montes, to prawda? No, coś tam pomieszaliśmy razem z chłopakami, coś tam pomieszaliśmy. Dziękuję za pomoc. Co jak wyjdzie, że ten George to nie jest tak naprawdę George, właśnie. A ty nie jesteś tak naprawdę... Jak? Scott? John Scott. Podobieństwo było praktycznie 1:1. Nie wiem, bo łatwiej swoimi czystą kurą, czystą opcją. Swoje? Bez... A wiesz ile miałem? Dożywocie, ale czy... Dożywocie tak mam swoje odjebać, umrzeć w pierdlu. Z tymi papierami, które mieliśmy, to tak naprawdę można było pogadać, coś pokminić. Ale ty sobie dostałeś dożywocie za napad na sklep spożywczy? Ja pierdolę, chłopie. Ale ci wodzą za nos, szaleństwo. Nie za napad na sklepie. Wcześniej już miałem wyrok w zawieszeniu. Popełniłem kolejne 3 wykroczenia i dlatego groziło mi dożywocie. No ale umówmy się, to tak naprawdę... A zresztą, zamordowałem policjanta jesteś... na paletę. Tak, dokładnie. Dobrze, że z nami jesteś. Do sklepu, przebierzesz się. Dobra. Masz jakąś kasę? No tak, no, potrzebujesz jakichś nowych ciuchów, nowej tożsamości. Może fryzura? Nie, nic nie mam, niestety. Kurde, ty nigdy fury nie masz mi kasy. Szkoda, no dobra. Chyba mieć koła teraz fury i kasę. Wyszedł do mnie z pierdla. Co? Kto? Montes chyba najbardziej przy kasie jest w tym momencie. No. Kurwa, ziomek jesteś. Kurwa, ziomek, kurwa, spierdla wyskoczył. Jakiego pierdla, go się z leniwy nic nie robi, kurwa, trzeba go utrzymywać cały czas. No, spójrzmy wprawdzie w oczy, no. Siema, mała. Stąd jesteś? Tak wyglądają ludzie, którzy spierdalają z psychiatryka, zobacz. Ocencie to sami. Ale pierdolisz. To był plan, to był cały plan, musiałem się tak przebrać. Ode mnie jeszcze majstówę, resztę niech ci chłopaki dadzą. Więcej nie mam. Była kasa w fartuchu, nie ma problemu. Ajajaj. Co? Wow, na zdrowie, bratku. Zdrowie, na zdrowie. Sorry, dzięki. Jak myślicie, mam na pewno tego Floyda mamy z głowy? Nie wiem. Nie wiem. Kurwa. Nie mamy z głowy. Powiem do niego, co ci powiedział. Powiedziałem mu, że nic mi nie powiedział. Powiedział, dawaj papiery. No ale dlaczego mam mu dać papiery, skoro mamy to, co chcemy? No jakby nie patrzeć, George mówił, że ten siwus był w kiblu i się podmienili tam. Zorganizował to dla siebie. Ale jest to dla mnie wszystko takie zwariowane. No też zwariowane. Bo to w naszym było interesie przecież odzyskać siłego, ale jakbym... Nieważne już. Lepiej zamknąć ten temat i o tym nie myśleć. Masz rację. Cieszyć się z tego, co mamy i tego, co Dokładnie. Jest. A mamy naprawdę...
Sporo. Sporo. Problemów na głowie teraz. Ja, słuchajcie, uzbierałem w końcu na szpicera. Mam 29 tysięcy dolarów i myślę, czy go nie zakupić. Myślę, że to dobra fura na wyścigi. Stuninguję ją, posadzę ją na ziemi, do wpierdolę silnik, kurwa, z Matiza i powinien zapierdać całkiem nieźle. Co ty myślicie? A ja szpicer? Brzmi dobrze. Myślicie, że wygram kilka wyścigów nią? Zdecydowałeś się na nówkę, tak? Tak, nówkę szpicera, na razie bez tuningu. I chciałbym już dzisiaj zacząć treningi wyścigowe, kupić kask, rękawice takie ciepłe i wiesz, co chodzi, mięciutkie. Jeździłeś już tą furą? Tak, nawet zdarzyło mi się nią tachować, więc bardzo, można powiedzieć, dokładnie ją sprawdziłem. Aha. Niestety nie stać mi na nic innego, więc kupuję to ono. Nie będzie to może najszybsza fura, ale bardzo mi się podoba wizualnie. To najważniejsze, to najważniejsze. Tak. Jak wpakujesz w nią trochę siana jeszcze dodatkowo, no to będzie śmigać jak ta lala chyba. No bo niestety taki fur, jaką ty masz, chyba nie uda mi się nigdy kupić. Bardzo poważne cacko. Spokojnie, ta fura to tylko tak po prostu, żeby się dobrze zaprezentować. Ale na wyścigi nią nie pojadę, więc też będę musiał szukać czegoś innego. Siema, John Scott. Pokaż dowód. Masz dowód? Co musisz wyrobić? Właśnie, potrzebujesz dokumentów, jak cię pierdolą, to od razu będą podejrzewać coś. Musisz mieć jakiegoś dobrego fejura. Wiesz, bez żadnej wypustki, nie? Czyli Lloyd dał ci wszystko, autentycznie wszystko. I dowód, i nową tożsamość. Nowa tożsamość to już tylko i wyłącznie polega na mojej dobrym ukrywaniu się, tak? Dobraniu stroju, czapki. Muszę liczyć, że pies to łyknie, pokazując dowód. Kiedy ty też na prostą wyjdziesz? Bo tylko jak kopniesz kalendarz, co? Byłem już na prostej. Miałem auto, ale się utopiło jakimś cudem. Jakimś cudem? Że odzyskałeś, że to dopiero dolisz. A, to by się mi w szyję zawinęło. A. Może mi przyjmą do jakiejś normalnej pracy, teraz znowu dowodem. A co u was słychać? Co się działo przez te parę miesięcy, jak mnie nie było? Co mam ci powiedzieć? No nic się nie działo, no nic się nie działo. Jesteśmy tylko bogaci trochę, no. Ciebie nie było, to myśmy się wzbogacali. Dobry wieczór wszystkim. Dziwny przypadek się... No dziwnie, ale no... Moja. Mam jeszcze... kilka innych nowych rzeczy. Jak jeszcze? No na przykład brakuje mi 10 koła do fury. Mojej wymarzonej. Logan idzie dzisiaj, może kupić furę. Montes ostatnio kupił furę. Wiesz, układa się jakoś tak dziwnie. Masz moją klamkę? Mam twoją klamkę. Pamiętasz, jak zostawiłeś tym, jak pojechałem, poszedłem po tą gubę? Pamiętam. Mam ją. Jeśli to można nazwać klamką. A czym? Ja nie wiem, czy ty byś zrobił krzywdę tym... kurwa... Komukolwiek. A co to jest? SNS pistol? To jest vintage. Vintage. To jest srebrne pociski. A w sumie Skiniego poszczyłeś, to chyba coś tam potrafi. Mam jakieś plany w takim razie? Musimy cię kurwa jakoś ogarnąć. Ty musisz robotę jakąś znaleźć, zaszyć się jakoś. Pogadaj może z Suzy. Macie tam do siebie jakieś tam... Wysłałem mi list, więc może coś jest na rzeczy. Zagraj do niej, ona ci da robotę. Podobno jej chłopaki tam zajebiście zarabiają kasę. Chyba, że muszę być jej szmatą. Co się szmatą? Tak się mówi, no jest pasiem takim, no wiesz. Tu robisz tam coś, robisz tam coś, robisz. Na barmanie czy gdzieś. Mi oferowała, ale no ja nie będę pracował. Z nim. No na barze. Dostałem komórkę, więc jakoś się z nią skontaktuję. Zadzwonię do niej teraz. Teraz? Teraz. Od razu musisz zacząć, stary, robić, działać. Ciekawe co z Żydami. Podpisałem się z nimi umowę, a mi nie było pół roku jakoś. No ale umowa jest na George'a Flintstone'a, tak? A w sumie racja. Już nie jestem George. Umowa jest na George'a Flintstone'a. Nie no, panowie, myślałem, że inaczej to będzie wyglądało, że będziemy musieli więcej pracy w to włożyć, ale skoro dostaliśmy wszystko na tacy, no to kurwa wyszło nawet jeszcze lepiej. Nadal mamy na niego kwity. No ale co dalej zrobimy w takim razie?
po co nam te kwity? Będzie on coś chcieli? On coś ogarnie? Zaraz dokażę, że to jest MGA, jakieś klamoty? Albo być chociaż naszym informatorem jakimś, albo nie wiem, cokolwiek. Zresztą my i tak czy jak na razie na spokojnie działamy, więc raczej tam nie będzie potrzebna żadna informacja, ale... Coś da się z niego wyciągnąć, przecież jest kurwa pogłówek, ty. Co tam zerkasz? On tak się rozgląda, kurwa, zerko. No, tak patrzę. Czy faktycznie... Z tyłu, jak widzę tego gościa, czy przypomina mi George'a Flintstona, czy Johna Scotta bardziej? Myślę, że trzeba mu zrobić... Gość w ogóle nic nie zmienił, nie? Nie podszedł tego bardzo profesjonalnie. Znowu na wyjebce, jakaś zjebana koszula. Chłop wygląda jak George Flintston. No. Serio, no, ale to już... Nie dziwi mnie to jakoś. Myślę, że jest jakiś ratunek dla niego. Ile on w ogóle dostał kary grzywny? Nie mam pojęcia. No to ty wiesz? Nie mam pojęcia. Wiem, że dostał dożywoć. Aha. Ile kary, grzywny i tak dalej, nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że swoje ostatnie dni spędziłby w pierdlu. No ale teraz jest z nami, no trzeba się też z tego cieszyć. Ale co z tym Lloydem, nie mam pojęcia, kurwa. Obawiam się jednego, że zna tożsamość, nową tożsamość George'a. Może coś z tym zrobić, ale... Ale robiąc to, wpierdoliłby się sam w manianę, tak? Oczywiście, że zna nową tożsamość George'a. On sam chyba mówią dawno, nie? Tak. Ale stary, moim zdaniem mamy po swojej stronie jeszcze kolejną piłkę do rozegrania. Mamy tak, papiery na niego i mamy też fakt, że to on załatwił sobowtóra. Że to on dał George'owi Flintstonowi uciec. Tak, to on. Stary, możemy pograć tak, żeby odzyskać obrazy z kamer w szpitalu, włamać się tam, jakąś informatykę ogarnąć. Ogarnąć tak, żeby tego dildosa Lloyda po prostu zniszczyć. Gość nie dość, że zamknął Flintstona, dał mu uciec, są na niego jakieś krzywe kwity, śmierdzi tu niezłym, kurwa, knopersem jebanym. Wiesz, o co chodzi? Oj tak. Wiesz, o czym, kurwa, bracie, nawijam? Wszystko Wiem. Jest, kurwa, klarowne no jak wszystko masło. Jest, kurwa, wszystko... No wygraliśmy to. Wygraliśmy. Kiedy zacząłem medytować i uczyszczać do szkoły Liu Qianga, Czerwonego Smoka, inaczej funkcjonuje. Mój umysł jest czysty, czytam więcej książek, nie obgryzam już paznokci, nie grzebię w dupie, nie wącha paluchów. Wiesz, o co chodzi? Jestem ogarniętym typem. Liu Qiang. To jak na ciebie mamy teraz mówić? Jak na ciebie mamy mówić teraz? Chuj ci to obchodzi. Żartuję. Jestem Logan Cappuccino, jak zwykle. Po prostu. Ale pisownia mojego, można powiedzieć, alter ego się... Telefon. Od teraz nazywam się Liu... Dzwoni prokurator. ...Juan Cappuccino. Liu Juan. Tak, słucham. Mówić. Liu Juan. Chuj to, panie Monte. Liu Juan Cappuccino. Dzień dobry. Mam pytanie też mówiące. Czy jest pan ostatni klient Ronald Sanchez? Czy co? Czy jest mój klient? Nie, mam pojęcia, ja dopiero wstałem, panie prokuratorze. Po pierwszej instancji przeprowadziliście by szybko, wie pan, odczytanie wyroku, te sprawy. A to już jest wyrok, wszystko? No, będzie ogłoszony, bo to jest szybka sprawa. Dowody są wystawione przez pana idealne, można powiedzieć. Świetnie. I raporty policyjne się pokrywają z całą sprawą. Świetnie. To wie pan co, ja do pana zadzwonię, jak tylko będę mógł i się spotkamy i to ogarniemy, dobrze? Ja, oczywiście, dobrze. Dziękuję, ja, panie. Ja na razie lecę na komendę myślą. Świetnie, do zobaczenia. Do nie zapatrzeć. Dobrze, Eddie, nie odbieraj telefonu jako tako. Jako tako słyszałem mnóstwo rzeczy o tym człowieku. W naszych, można powiedzieć, starożytnych pergaminach jest zapisane, że gość się podobno rozpierdolił na 60 różnych stron świata. I jestem sporo racji. Na początku wyciągnął do mnie pomocną dłoń, a ostatnio, kurwa, powiedział, że mam płacić za czynsz, a mało tego, że ma jakieś dowody na mnie. Więc, kurwa, jako tako chyba trzeba będzie spuścić w pierdol. Słuchajcie tego. Ja mówię, że ona chce, że nie odbiera telefonu jako tako. Ja mówię, ale skąd by miał mieć mój numer? I ona chyba podała, bo prosił mnie o kontakt bardzo, ale to bardzo zaufanej osoby, która się zna na samochodach i która zna się na zamkach. Powiedział, że ma to zostać między nami. Ty coś, Montez, wiesz? Czuję niebywałą energię. Boże dara i jako tako? Spleciony wiklinowy kosz, tak samo silnie spleciony z organami ścigania może być jako tako i jego sojusznicy. Niemiecka gwardia wysłała podobno tropicieli, by znaleźli Logana Cappuccino, ale też siwą niewiastę. Tu pewnie chodziło o siwego George'a. O mnie? Niewiasta pewnie chodziło, że jesteś pizdą, ale mógł się mylić. Spierdzawaj! Wszystko jest takie zamglone. A paluch z dupy pachnie jak nie ten paluch. Mówisz, że już nie wąchasz. Czytaj między wersami. Co? Mówisz, że już nie wąchasz. Tak. Dobra, panowie, w takim razie co robimy? Może obejrzymy mojego szpricera. Mam tu jeszcze niedaleko zaparkowanego woza z hakiem. Dobra, wsiadajcie.
W takim razie świetnie. Na stacji benzynowej niedaleko sadu. Show me this petrol station. Prawda przed nami. George, powiedz mi, co ten Lloyd tak chciał to szybko wszystko załatwić? Nie wiem, on coś mówił, że nie wiem, tak, tak jakby chciał, widziałem żebym to krawecie. Ty z nim coś ustalałeś? Płaciłeś mu jakieś pieniądze? Nie, po prostu na niego haki? Mam na niego haki i kwity, które miałem mu wręczyć przed wymianą za ciebie. Nie mam pojęcia, dlaczego postanowił jednak nie spotykać się ze mną i ogarnąć wszystko sam. Chcemy zobaczyć, jak to wyglądało w ogóle, to wszystko. Leczę do szpitala na wariata i co? Rzucił kurwa dziada na łóżko za George'a, a czerwika za spierdalać. Ta w roku? Był ciężko, wyglądał tak samo jak ja praktycznie. Jak ty się w ogóle znalazł na środku autostrady, leżąc na środku ulicy? Bo kurwa nie wiem, tak, miałem taką mgłę przed oczami, nie wiedziałem gdzie biegnę. Tak jakbym był po narkotykach, nie wiem. Może coś było, jakaś substancja rozpylona między ten płaszcz, który założyłem. Gadałeś przez telefon z Suzy albo z kimś? Gadałem z Suzy. O jest. Słuchaj, spotkajmy się na mojej działce, dobra? Będę za 3 minuty, dojadę holownikiem, dobra? Napijemy się dobrej herbaty i pojedziemy dalej w miasto. Droga. W takim razie droga. Proszę szkoda taksówkarza, nie? Co? Teraz jasne. Pracujesz jako taksiarz? Tak. Chuja, nie pieniądze. Dobry wieczór, dobry wieczór. Chociaż czujesz, że można powiedzieć, że skamowałem gościa na... No tak, niedługo cała prawda o JKB, moi drodzy. Skurwiało to, że dostaję jakieś dzięki, 100 dolców, 50 dolców. A w końcu miałem klienta i mówię tak, pierdolę, mówię 1000 dolców. Pyk przelew 1000 dolców za kurs, który trwał dosłownie 40 sekund. Ja muszę kupić anegdotka. Powiem ci, biznes. Że no, taksy i driver... George, jaki kurwa biznes? Czy ty już nie jestem George, się... już nie... Tworek, nie będzie woda, w sensie będzie wodzik, ale my tutaj zbyt wiele nie zrobiliśmy, tak szczerze, jeżeli chodzi o te akcje, bo ona zaczęła się po prostu dużo wcześniej niż miała się zacząć ta akcja, ale wyszło jak wyszło, no słuchajcie, gramy, to jest roleplay, tu nie ma skryptów, więc inaczej miało być, ale wszystko git. Spokojnego, zacznij się na chwilę, popracuj gdzieś w jakiś, wiesz... Fabryce. Black Horse Red, dziękuję serdecznie za subika. No, jakoś radio chyba, co? Nie ma go, słyszałem, powinęli go. Tego nikt nie wie. Gość się zaszył. No mam. Nie jesteśmy na działce już. Holly Maddox w ogłoszeniach przedstawia się jako Holly Fudzk? Prawda jest taka, że tak naprawdę za jakiś czas już nie będę musiał się ukrywać. Oni zabiją tego dziada. Nie będziesz musiał się ukrywać, jasne, że nie będziesz musiał się ukrywać, a będziesz musiał, stary, wiesz, coś zrobić ze sobą. Gadałeś z Suzy? Gadałem. Co powiedziała? Powiedział, że tęskniła i dalej mnie kocha. Aha. Co śmiesz? Dalej mnie kocha, tak? Co powiedziała? Dobra, powiedziała, że nie ma żadnej roboty dla mnie. Że zamknęli kasyno. Co? To dziwne, bo ostatnio byłem w kasyno, kupiłem kilka zdrapek i było zamknięte. Dla jakichś VIP klientów tylko jest. No kurwa, zamknęli kasyno. Może mam w tym nawet troszeczkę swojego udziału? Nie, chyba nie. Dobra, opowiadaj, co mówił Lloyd? Jak to wyglądało? Mów. Lloyd mówił, że z tobą ustalał cały plan ucieczki. Nie wiem dlaczego, ale chciał mi pomóc i powiedział mi cały plan, że pojadę do szpitala. Będzie tam stał dziad. I ten dziad mi kazał spierdalać z więzienia ze szpitala po prostu i wybiegłem. Wiecie, jak to jest po pół roku gnicia w puszce. Człowiek nie wie, co robi. Wybiegłem jak ptak, który pierwszy raz wlatuje z gniazdka. Nie wiedziałem, co ze sobą począć. Biegłem. Tak miałem 1000 myśli, czy uciekać w lewo, w prawo, prosto. Wbiegłem na autostradę i bach, jebnęło mi auto. Na szczęście skończyło się tylko na zwichnięciu kostki, no. Na razie zagryzam zęby, zagryzam ten ból, ale wrócę na sprawności, myślę, że w przeciągu paru godzin. Bardzo dobrze. Zastanawiam się tylko, czemu Lloyd wykonał za nas całą robotę. Powiem
czemu mu tak zależało na czasie? I czemu mu tak zależało na czasie? Mieliśmy faktycznie spotkać się, dokonać wymiany. Miał dostać papiery, a w zamian my dostaliśmy, mieliśmy dostać ciebie. Ale nie dostał tego. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. No, jest gorszy problem niż Lloyd. Zamknęli dostawcy syropów. Nie mam teraz, kurwa, klientów. Odcięli mnie od zarobku. Można powiedzieć, że ostatnio, co zarobiłem, to mam wszystko. Oszczędności. Dopóki nie zetę chłopa od sprzedaży... Co? Kasyno też zamknęli. Zamknęli kasyno? A dlaczego? Może przebudowa jest? Przecież Suzy to był złoty interes Suzy i jej przydupasa. Może nie, zwinąłem się do finansowo. Ale zamknęli oni, czy im zamknięto kasyno? Jesteście w stanie to wyjaśnić? Nie, byłem wczoraj, żeby zdrabki kupić. No, gadaliście z Suzy, dlaczego zamknęli? I była kartka, że dla VIP-ów. A gadaliście z Suzy, dlaczego zamknęli? Gadałem z Suzy, gadałem. Nie mówiła dlaczego, powiedziała, że po prostu zamknęli i nie ma żadnej roboty na razie. Kurwa, cię nie znam, to z czego tu się utrzymać, ja pierdolę. A Edward, ile masz tej koki? 50. Masz te 50 sztuk, tak? Mhm. W jakiej by to było cenie? Jak dla ciebie 5000. Wiem, czemu sztuk, zamknęli z kasyno. Tak. Chyba wiem, czemu zamknęli kasyno. Dlatego, że trwa w tym momencie sprawa, o której troszeczkę wiem z perspektywy i policji, i prokuratury. Chłop wygrał 40 koła na automatach w kasynie. Pochwalił się Perinowi, czyli adwokatowi, który pracuje tam w zarządzie. Jak? I go jebali. Zaczęli go śledzić, wywieźli go, pobili i okradli. Z 40 tysiącami dolarów. Kogo? Policjanta, coś jak się okazało. Kto wziął te 40 koła? To może my powinniśmy zgarnąć jego? Podobno Perin z kasyna. No ogólnie ostatnimi czasy wokół kasyna jest niezły smród. Unosi się tam naprawdę stęchlizna. Dlatego może zamknęli kasyno. Media już zaczynają powoli o tym trąbić, że pracownicy kasyna w momencie, kiedy wygrasz duże pieniądze, śledzą cię do samego domu i opierdalają. Kasyno zawsze wygrywa. Kasyno zawsze wygrywa, tak. Podobno Perin ma dostęp do wszystkich dokumentów i informacji, ile wygrywasz, ile nie wygrywasz, czy przegrywasz. Te babeczki są z nim w stałym kontakcie, piszą mu, kurwa, SMS-y, wiadomości, listy pod stołem. On wie, kto wychodzi z kasą, kto wychodzi bez kas. No niestety tak się trafiło, że większość być może skończyła w piachu, ale trafili na policjanta, który to wszystko przeżył, pamięta o tym, mało tego, ma zapisy rejestracji, numery i wszystko. Próbują w tym momencie podobno wszystko zamieść, kurwa, pod ziemię, dlatego że podobno taksówka, która porywała tego człowieka, zniknęła w ogóle z ewidencji, a wcześniej była zarejestrowana na Perina, ale policja ma swoje dochodzenia. Prowadzisz tą sprawę? No tak, prowadzę tę sprawę. O kurwa, nieźle. To niezłe rzeczy się działo na mieście. Powiem więcej, możemy zaproponować Suzy, że odpuszczę te wszystkie sprawy związane z kasynem, tylko musi dać nam, kurwa, jakiś hajs. No. Myślisz, że na to pójdzie? Nie wiem, już raz nie poszła. Tym bardziej, że wiesz, Suzy tam chyba nie podejmuje decyzji z tego, co widzę. Suzy chyba nie miała za dużo tam do gadania. Suzy jest tylko językiem, kurwa, tak naprawdę swoich gości, którzy tam klepią ją w dupcie. Właśnie tak, ona tam, on to nie jest jej kasyno, wiesz, o co chodzi. Ona tylko skacze po tiku gościa, który jest kasyniarzem, wiesz, o co chodzi, nie? No, ona robi, wiesz, jest jej oczami, uszami i tak dalej. A oni co siedzą na górze tylko w tym swoim pętku, kurwa, house'ie. Czy chuj wie, gdzie tam mają te apartamenty na górze. Man, patrzy, dzięki za serdeczne. To jest prezydentem. Prezydent to jest taka kukiełka, którą stroją ludzie nad nim. Tak, tylko że ta kukiełka w kasynie, ona jednak się nie wyświetla nigdzie, tylko sobie siedzi, wiesz, i steruje innymi, którzy robią wszystko za nim. Yep. I oni, wiesz, to jest, ludzie nie wiedzą, to kurwa, wiesz, nie widzą go na mieście aż tak, wiesz, nie pokazuje się. Nigdzie. Zaraz będę odniosę syropy. Chuj wie zresztą. Tam już nie wiem, pogubiłem się. Jedno jest pewne. Mam przesadę. Mam przejebane, nie mam kasy. Mam dług. Fajnie, że przejebałem się na chłopaki. Ty masz przejebane, ja będę musiał dać pewnie Loganowi 50 getów mojego koksu, który utargowałem za najniższą cenę, jaka jest tylko możliwa na rynku. A... Dlaczego? No zobacz, kurwa, no gość nie ma roboty już, kurwa, już widać po nim, że już musi żyć nie chce. Dasz mu to, żeby opchnął. Dam mu to, żeby opchnął. On będzie dzisiaj pracował dla mnie od dzisiaj, zaraz z nim pogadamy. Kto, Logan? Patrz mu, że jest trochę dziwko. Logan, no. Zobaczymy, jak zareaguje.
Jesteś szefem, Ednik. Nie, no nie, powiem tak. Kurwa, nie powiesz, nie, nie. Nie powiesz. Lujan. To chcesz ten... Chcesz ten koksik? Powiem ci, że mam trochę mety i... Walczę z tą starą stroną swoją, tą ciemną stroną, która chce zawładnąć, żebym znowu sprzedawał temat. Może pojedźmy do miasta, zjedzmy coś. O tym koksie jeszcze pogadamy. Gdybyś chciał roboty, to wiesz, to pytaj, nie? A jaką masz robotę do ogarnięcia? Mam, wiesz, firmę mogę prowadzić. Ale chodzi o legalną robotę, stary. No to nie, no legalne to będzie ciężko, wiesz? A nie widzicie może ogłoszeń do tej piwiarni, co rozwożą piwa? Dokładnie, nie. To jest biznes Liquid Co. Rozwożą piwska czy coś? Może nie, zapytam na... Nawet nie widziałem ciężarówek, żeby jeździły. Niby jest jakiś szefu, ale kurwa nic na biznesie nie stoi. Inaczej nie rusza, nic nie jeździ, nic się z nim nie dzieje. Napisałem, słuchajcie. Może się odezwą, bo ja tam postaram się tutaj do pracy dołączyć, do tirem pojeździć, nie? Ale kurwa nie chcą mnie przyjąć. Może razem logo byśmy do roboty poszli. Kiedyś jeździłem sporo. Ty powinieneś no przede tak wszystkim łatwo. Pomyślisz o tym, żeby zgolić brodę i przemalować włosy. Zmienić fryzurę, zmienić w ogóle styl, bo znowu się ubrać podobnie. No i prawo jazdy musisz mieć na tiry, żeby jeździć nimi. To nie jest gra komputerowa, że się dostać do samochodu. A na tiry? A na tiry. Tak, musisz słuchać uważnie. Czy John Scott ma prawo jazdy? Bo Flinson miał. Ma, na A i B chyba. O. Wow. Wow. Sorki. A może spróbujemy otworzyć jakiś własny biznes i robić dla siebie? Chciałem tu otworzyć lodziarnię, to miasto się na mnie wyjebało. Kurwy jebane, nie chcieli mi nawet dać zwykłej lodziarni. Ale ja wiesz, mógłbym swoją piękną grzywą zakręcić właśnie, ty, i... Ty powinieneś kurwa coś pokręcić, ty, jakieś, napisać jakieś te swoje pierdolone pisma do tego wszystkiego i żebym mógł otworzyć lodziarnię, no sprawić, żeby miasto podbiło pieczątkę. Ja do nich przyjeżdżam, pytam się, oni nic nie chcą mi zrobić. Lodzian cappuccino. Lodzian cappuccino, twoje dobre lody na dostawę. Chciałbym mieć właśnie samochodzik malutki i bym po prostu nakładał gałeczki lodzików i tyle. One by relaksowały ludzi. Nic, nie potrzebuję nic więcej. Oczywiście pod przykrywką bym kurwa dealował tematem. Wiesz o co chodzi? Tak sobie to wymyśliłem. Gałki lodów, a pod stołem gała kurwa, wiesz, dobrego koksu. Wszystko oczywiście zgodne z tai chi i czerwonego smoka. Gałki lodów. No dobra, jedźmy zjeść burgera, głodny jestem. Jedźmy zjeść, bo myślimy. Mogę się odezwać, pogadać z urzędem miasta. No fajnie jakbyś było, że lodzian cappuccino chce otworzyć swoją lodziarnię. Jakbyś zainteresował się tym tematem, pomógł chłopakowi. Że jestem byłym recydywistą, że byłem karany, ale uniewinnionym. Mam czyste papiery i jestem, wiesz, mandatu nawet. A nie pomagam? Pewnie, że pomagam. No pomagasz. Pomagam. Pamiętacie tą różową lantrynę, która z różowej limuzyny wysiadała? Oj tak. Ostatnio była moją klientką, podwiozłem ją. Nie chciała zapłacić, kurwa, suka w lecie. No to jest skamerka. Skamerka, dała mi to ten cyca za to. No, to tyle może... się udało wytargać. Może chociaż tyle wytargałeś od niej, ale... Ale uważajcie na nią, bo oszukuje ludzi, Założyła swoją fejkową fundację, ludzie wpłacali tam hajs, później kupiła limuzynę i różowe ciuszki. Ale podobno przepierdoliła wszystko. Ile? Co? 200 tysięcy wpłaciłem. Na tą fundację? Tak. George, 200 tysięcy to ty nie widziałeś w życiu. Nawet nie wiesz, 200 tysięcy ma zero. Tak. 200 tysięcy to jedynie kurwa stracili przez ciebie, kurwa, mogliśmy tyle zarobić. Tylko zawsze pojawia się ty. Kurwa. Lloyd był gotowy zapłacić 500 000 za te rzeczy. Ale stwierdziliśmy z chłopakami, tak, że lepiej wolimy ciebie wyciągnąć. Nie stwierdziliśmy tak. Po prostu ty i twoje spierdolone, jak to się mówi, sumienie tak powiedziało. Wyjebane mam w George'a, wolałem to 5 baniek zgarnąć, kurwa, tylko niestety nie powinniśmy tak robić, bo jest naszym przyjacielem. I jebać to. Pierdolisz, nie było tyle pieniędzy na pewno. Było tyle na stole, przyjąć walizkę najpierw. Nie wierzę, że taki chytrus jak ty by przyjął ofertę, żebym nie wyciągnąć, a nie wziąć tam kasę. Powiem ci tak, języczek... Taki bajeczek mi nie sprzedał. Powiem ci tak, siwy. Języczek już otykał cipki, ale niestety pojawiłeś się ty. Całą gębę żeśmy w gównie zamoczyli, kurwa. I mamy całą gówną mordą obsraną, kurwa, jak chuj. Nie wiem, kurwa, mi się. Sumienie Monteza. Jebane. Ach. Ha, 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 ha.
Nie przejmuj się, Jory, jesteś wart więcej niż 5 dolców. Tak! Tak myśleliście, tą kurwa wyskakuję za swoim pierdolącą życie. Myślałem, że wrócę na wolność i moi kumple wbiją piątkę i pojedziemy razem na piwko. No ale właśnie to robimy. Ale my to robimy, właśnie idziemy na piwko. No to polega, że jak się rozjedziemy, to my idziemy pracować, a ty znowu robisz jakieś dziwne gówno, stary. Ja się tobą zaopiekuję, George. Dam ci ostatnią szansę. Będziesz pracował dla mnie. Mogę być twoją... Kurwa, jeszcze to powiedz z jakimś rosyjskim akcentem, co? Już ty gawariś, brata, i tak już będziesz... słychać, że masz ten rosyjski akcent w sobie. Już widać to po tobie. Nie pracuję dla nikogo. Jestem outsiderem tylko ich.